Cześć, witam Was dziś w odcinku bardzo atrakcyjnym, zapewne, bo udaję się samolotem do parku Selous w Tanzanii na safari. Także myślę, że wrażeń dzisiaj dostarczę Wam. No, zapraszam Was przede wszystkim teraz na podróż samolotem, krótką po krótką, i widzimy się już w Tanzanii na lądzie, na safari. Na lotnisku. No powiem, nigdy jeszcze chyba tak nie leciałem. Zaczynamy. System test okay. Czekamy na zgodę na start. Ruszamy. Adam? Jest Adam. Yes. Tak właśnie wygląda mój samolocik. Świetny lot, bardzo dobry pilot. Właściwie nic nie odczułem, no ale kuźwa, po drugiej stronie latają guźce. Tak. Idę podziękować pilotowi. Thank you for everything. Okay, brother. See you later. See you later. Następny ląduje. Dobra, no to zaczynamy safari parku Selous. Mamy tu lokalnego przewodnika. Największy park w Tanzanii, największy park w Afryce, najstarszy. Mam nadzieję, że zobaczymy tutaj całą wielką piątkę. Thank you.
lew był ode mnie, nie wiem, ze 3-4 metry. That, I mean, they, tu jest lew. That antelope, yeah. Ale to jest bezpiecznie, oni tutaj wożą turystów już od dziesiątek lat. Pewnie zdarzyło się parę przypadków, ale tylko wtedy, kiedy ludzie ewentualnie wyszli na zewnątrz. Przyda się tu na pewno krem z filtrem, coś na głowę, bo kupa dymu. Może nie dymu, tylko po prostu po tych drogach, jak się jeździ, wznosi się tuman kurzu. I moje włosy są już w tej chwili sztywne. No ale pewnie zwiałoby mi kapelusz z głowy. Mam bardzo dobrego tropiciela. On pierwszy znalazł lwy, a potem wszyscy się zjechali. Mieliśmy tylko samochody po drodze. Wróciłem już do hotelu po safari. Szybki prysznic, bo kurzu, tego pyłu po prostu na sobie miałem mnóstwo. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało safari w Parku Selous. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie, żeby lajkować kanał, bo to też ważne. I komentujcie, piszcie, czy Wam się podoba, nie podoba. Do zobaczenia w następnych odcinkach na moim kanale. Oglądajcie. Cześć.